Cześć, dzień dobry. Witajcie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Marta i gadam tutaj o książkach i dziś mam dla Was bardzo spóźnione podsumowanie czerwca. Zabierałam się za ten film dość długo, ale później byłam cały czas praktycznie w rozjazdach i po prostu się nie udało. A dzisiaj mamy Matko Bosko Kochano, 25 lipca, ja dopiero to nagrywam. Magot! No i zaraz trzeba będzie już nagrywać podsumowanie lipca. Szalone to jest, ale w każdym razie udało mi się przeczytać chyba z 10 książek i to całkiem fajnych. Owocny był to czerwiec, z czego bardzo się cieszę. A przy okazji, jak sobie już tak wiecie, tutaj gawędzimy, to bardzo chciałabym Wam podziękować za 4000 subskrypcji na kanale. Mały kamień radości. Nie sądziłam, że tak szybko to wykręci, bo nawet nie zdążyłam pstryknąć zdjęcia, gdzie jest równy 4000. Niemniej, ile by nie było, to bardzo Wam dziękuję. No i czas nagrać bookshelf tour. Z tej okazji już się zdeklarowałam, więc trzeba będzie to uczynić. Także jakiś tam bliższy weekend, kiedy będę miała wolne, to Adaś tutaj pomoże mi to wszystko nagrać, bo samemu mogłoby być trudno. Ale taki bookshelf, który się tutaj pojawi w ramach takiego podziękowania za to, że jesteście tutaj ze mną i oglądacie te moje treści i po prostu Wam tutaj jest miło i przyjemnie w tym moim kąciku w internecie. Ale jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję, a teraz przejdźmy już do podsumowania czerwca. Słuchajcie, pierwsza książka, już o niej na kanale mówiłam ostatnio i zrobię to ponownie z ogromną przyjemnością. Jest to Boski Płomień, śledztwa siostry Holiday, premiera wydawnictwa dolnośląskiego, właśnie czerwcowa. I moim zdaniem jest to książka idealna na wakacje, na lato i właśnie też w tym filmie ona się pojawiła jako moja propozycja. Mamy tutaj bardzo taką nietuzinkową siostrę Holiday, która jest cała potatuowana, ona gdzieś tam za winklem pali papierosy, po cichaczu, żeby jej siostry przełożone tego nie widziały. Oczywiście ona ma taki swój sposób na życie, ale mimo to, że jakby nie wpisuje się w ten kanon zakonnicy w 100%, to ona ma w tym swoją misję i ona działa zawsze w dobrej wierze, natomiast jest w tym wszystkim dalej takim zwyczajnym człowiekiem i mnie akurat ten aspekt niezwykle się podobał, ponieważ wiem, że właśnie ten motyw religijny może troszeczkę niektóre osoby odstraszyć. Nie chcę za dużo o niej mówić też z tego względu, że mogłabym Wam zasugerować za dużo. W każdym razie historia praktycznie zaczyna się od tego, że mamy podpalenie w szkole i pierwszą śmierć. Mówię pierwszą, dlatego że nie jest ona ostatnia i podpalenia zresztą też pojawiają się jeszcze później na kartach tej powieści. I oczywiście nasza siostra Holiday jest bardzo ciekawa, co łączy te wszystkie sprawy, kto za tym stoi, więc ona podejmuje swoje własne śledztwo. W każdym razie ta książka jest naprawdę bardzo lekka, pełna humoru, dość dynamiczna. Ja się przy niej nie nudziłam, przeczytałam ją praktycznie na raz. Ja chyba też wspominałam o tym, że ja ją czytałam pod patronat, którego notabene nie wzięłam tylko i wyłącznie ze względu na wątek romantyczny, który no moim zdaniem akurat tutaj nie do końca mi pasował i nie rozumiałam, dlaczego on tam po prostu jest. To był taki mój jedyny zgrzyt. Książkę zresztą czytałam we współpracy z wydawnictwem dolnośląskim. Poza tym naprawdę dla mnie wszystko super. Ten motyw religijny był bardzo dobrze ograny, ponieważ on tutaj niczego tak naprawdę nie sugeruje, tylko zostawia właśnie to dobro do Waszego wyboru, po której stronie Wasze serce będzie. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy po tej właśnie religijnej, czy nie, o ile jesteście dobrymi ludźmi. I moim zdaniem właśnie to mocno tutaj wybrzmiało, bardzo mocno tutaj to wybrzmiało i niezwykle mi się to podobało, że nie wszystko jest białe albo czarne. Więc jeśli lubicie takie silne bohaterki, trochę czarnego humoru, bo ona jest zabawna momentami, ale to jest taki czarny humor, to myślę, że naprawdę warto zwrócić uwagę właśnie na Boski Płomień. Poza tym mamy tutaj też troszeczkę powrót do przeszłości naszej głównej bohaterki, która była dosyć trudna i jej postać jest naznaczona wieloma traumami. Niemniej ona potrafi to właśnie jakoś, wiecie, tak przełożyć na inną stronę, użyć to w takim... Użyć to wszystko tak w dobrej wierze, że ona nie pozwala się temu wszystkiemu stłamsić, chociaż czasami czuje się tak, wiecie, jakby zamknięta w tym, co przeszła w swoim życiu. Także Boski Płomień, naprawdę wakacyjna lektura idealna. Dalej mam tutaj mniej wakacyjną lekturę, ponieważ ona niezwykle kojarzy mi się z jesienią. Jest to Nekrowet Joanny W. Geisler. Jeśli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że ja Nekroweta to po prostu uwielbiam. Totalnie randomowo włączyłam sobie kiedyś audiobooka i to było właśnie jesienią, kiedy chodziłam po lesie i zbierałam grzyby. I tak sobie pomyślałam, no dobra, zobaczmy co to jest, chociaż nawet nie byłam do końca przekonana. Jakoś tak
intuicja mnie popchnęła w kierunku tej serii. I czasami moja intuicja jest po prostu niesamowita. No bo od tamtej pory właśnie kocham Necrowet. Drugi tom też bardzo mi się podobał. Niestety ten trzeci, moim zdaniem, wypada najsłabiej. To też nie chodzi o to, że on jest źle napisany. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Po prostu ja gdzieś tutaj zatęskniłam za tą przytulnością, zabrakło mi jej. Jak te książki zawsze dawały mi taki maksymalny komfort, to tutaj zrobiło się trochę poważniej. I tak jak mówię, tutaj nie ma w tym nic złego, ponieważ mowa tutaj o pewnych zaburzeniach psychicznych jednego z bohaterów i to jest poprowadzone bardzo tak umiejętnie, subtelnie i delikatnie. To też tak jakoś bardzo nie krzyczy, niemniej zwraca to naszą uwagę. Także to jest na plus. Po prostu ja chyba nie oczekiwałam zbyt dużo powagi od tej serii. Dlatego ciężko mi się określić, bo naprawdę szanuję ten wybór, że to się tutaj znalazło i zostało pokazane właśnie w taki, a nie inny sposób. Niemniej ja chyba nie chciałam może w tamtym momencie o tym czytać, chciałam uciec do tych zrębków, czyli do miejsca, w którym toczy się cała akcja, do tych bohaterów, do tych magicznych zwierzaków i nie tylko magicznych i po prostu czuć się taka przytulona i nie martwić się absolutnie niczym, a tutaj martwiłam się jedną z bohaterów. Więc zabrakło mi po prostu tego 100% komfortu, który zazwyczaj w tych książkach otrzymywałam, ale poza tym to ja i tak będę dalej czytać Necrowet i wyczekiwać kolejnych tomów, bo naprawdę uwielbiam tę serię. Teraz będzie pierwsza książka, która zasygnalizuje Wam trochę właśnie, pod jakim znakiem upłynął mi czerwiec, a mianowicie była to literatura faktu, non-fiction. Czytałam bardzo dużo. Co chwilę przeszukiwałam sobie na półkach na Legimi, na Empiku, na audiotece czegoś, czego mogłabym posłuchać. I przeczytałam chyba właśnie 3 reportaże wtedy. I pierwszym z nich będzie Woda, historia pewnego porwania Szymona Opryszka. Jest to seria reporterska wydawnictwa poznańskiego, słuchałam właśnie na audiotece, ponieważ mam audiotekę. Jak widzicie za mną, tych reportaży mam całkiem sporo, więc sobie też tą audiotekę wykorzystuję do tego, żeby pomóc sobie wyjść na prostą, żeby być na bieżąco właśnie ze wszystkim. A ja ostatnio mam dosyć mało czasu na czytanie, więc naprawdę audiobooki ratują mi skórę. No i tutaj mamy historię Wody. I ja nie mogę ocenić tego na 5 gwiazdek. Ja dałabym temu takie 3,5 może, 3,75. To nie jest zły reportaż, tylko ponownie minął się z moimi oczekiwaniami. Dlatego, że ja liczyłam tutaj mocno na taki aspekt, wiecie, klimatyczno-ekologiczny, co się stanie, kiedy tej wody zabraknie i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak na to byłam bardzo mocno nastawiona. Niemniej tutaj bardzo ważną rolę odgrywa polityka. O niej mówi się wiele. Mówi się o tym, czym jest woda właśnie w rękach złych ludzi, jakie to jest narzędzie, którym można manipulować i sterować ludźmi i osiągać swoje cele. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Szymon Opryszek też tak tutaj meandruje między różnymi tematami. Jest tutaj historia pewnego zaginięcia i Szymon Opryszek właśnie postanawia iść tym tropem i zobaczyć, co się stało z tym mężczyzną. Może uda mu się rozwiązać tę zagadkę. I on właśnie wtedy wpada na różne poszlaki. Tak jak mówiłam, polityczne, mamy tutaj wątki mafijne, jakichś gigantów technologicznych, tego jest naprawdę bardzo dużo. Co też jest ciekawe, dlatego że to tylko nam pokazuje, jaką woda jest potęgą i ona steruje dosłownie wszystkim na tym świecie. Więc ja po prostu nie dostałam tego, oczekiwałam. To też trochę moja wina, bo szczerze nie zapoznawałam się jakoś bardzo z opisem. Po prostu jakoś tak intuicyjnie sięgnęłam. Tutaj może ta intuicja mnie troszeczkę zawiodła. Albo raczej to może te moje wyobrażenia. Ja mam trochę problem z taką formą w reportażach, która nie jest taka prosta od punktu A do punktu B, koniec, to wszystko jest logiczne, jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Tutaj było troszeczkę takiego skakania, ale ponownie wracam do tego, co mówiłam wcześniej, że to ma sens, bo to tak się meandruje, to wszystko jest ze sobą powiązane, to jest taka sieć, że trudno byłoby to właśnie ograć w ten sposób. I mam wrażenie, że właśnie ta forma tylko podkreśla potęgę, jaką jest woda. Niemniej ja mam duży problem w reportażach właśnie z tym. Ja muszę mieć to wszystko takie płynne i oczywiste, żebym mogła się w tym połapać. Jeśli chodzi o prozę, taką wiecie, literaturę fikcyjną, nie ma problemu, może być namieszany, namotany, wtedy to lubię. Niemniej w reportażach nie zawsze mi to odpowiada. Więc jeśli chcielibyście przeczytać coś, co otworzy Wam dosyć mocno oczy właśnie na to,
czym jest woda, jak politycy jej używają, czy w ogóle właśnie tacy giganci, mafia i tak dalej, to warto sobie zwrócić na ten reportaż uwagę. Dobrze to powiedziałam składniowo? Nie wiem, zamotałam się w sumie troszeczkę jak ta woda tutaj na tej okładce. Kolejna książka to jest Niewyjaśniona logika mojego życia autora Arystotelesa i Dantego. I słuchajcie, to jest książka, od której ja oczekiwałam bardzo, bardzo dużo i po przeczytaniu jej tego nie dostałam. Natomiast po czasie, kiedy wracam do niej myślami, wracam do tych cytatów, to dosłownie szklą mi się oczy. To była też książka miesiąca na czytelni, wydaje nam się, gdzie ją czytaliśmy i też później wspólnie omawialiśmy na spotkaniu, które było niezwykle inspirujące, bo właśnie to, jak my mogliśmy omówić wszelkie wątki nasze za i przeciw, to tylko dodało takiego piękna tej historii. Ale dobra, wracając do fabuły, mamy tutaj głównego bohatera, nastolatka oczywiście, który wychowuje się tylko i wyłącznie ze swoim ojcem, który nie jest jego biologicznym ojcem. Matka tego chłopaka zmarła bardzo, bardzo dawno temu i zostawiła mu pewien list, którego on do tej pory nie przeczytał, ponieważ bardzo się boi. To jest bardzo dobry przykład literatury z motywem coming of age, czyli tym motywem dorastania, który ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. Troszeczkę mogłabym to zestawić z moim Hardlandem, niemniej Hardland będzie tu, a Niewyjaśniona logika będzie gdzieś tutaj. Nadal dobra pozycja, ale no Hardland to jest dla mnie w ogóle na innej orbicie. Więc tak, naprawdę bardzo ważna dla młodzieży moim zdaniem, ponieważ wiele osób tutaj będzie mogło się z nią utożsamić. Ja już nie do końca mogłam, natomiast gdybym się cofnęła ileś tam lat wstecz do tych moich czasów nastoletnich, to naprawdę wiele bym zrozumiała, jeśli chodzi o Sala, czyli naszego głównego bohatera. Mamy tutaj też bardzo mocny wątek kultury, ponieważ on wychowuje się w rodzinie meksykańsko-amerykańskiej, gdzie on nie jest Meksykaninem, tak wiecie, z krwi i kości. To jest kultura, którą on gdzieś tam nabył dzięki swojej przybranej rodzinie i on ją bardzo pielęgnuje, on ją bardzo sobie ceni i uwiera go to, kiedy ktoś mu wytyka, że on tym Meksykaninem nie jest, kiedy on się z nim identyfikuje. Co też ważne, tata głównego bohatera jest osobą homoseksualną, on jest gejem i spotyka się naprawdę z takim bardzo dużym hejtem, wytykaniem palcami i ojciec głównego bohatera jest niezwykle opanowanym i dojrzałym mężczyzną, który nie pozwala właśnie tym komentarzom wpłynąć na jego osobę, na to, kim on jest, naprawdę, co on czuje, ponieważ wszyscy go widzą tylko i wyłącznie przez ten pryzmat osoby homoseksualnej. I on o tym doskonale wie i świetnie sobie z tym radzi, natomiast jego syn nie potrafi tego znieść i przez to następują takie wybuchy złości, on robi się troszkę agresywny, wdaje się w bójki, łatwo odpyskowuje, gdzie nigdy taki nie był. I on też zaczyna się zastanawiać, czy to jest to, kim on naprawdę jest i przez te wszystkie lata udawał, że jest po prostu dobrym chłopakiem, a tak naprawdę być może odziedziczył to po swoim biologicznym ojcu. Wiele, wiele pytań, czasami pozostawionych bez odpowiedzi, ale uważam, że to dobrze, bo my sami możemy wtedy sobie na nie odpowiedzieć. Książka jest niezwykle smutna, ponieważ mamy tutaj motyw żałoby, co jest no, najważniejszym wątkiem tutaj, ja jeszcze o nim nie wspomniałam. Ona przewija się tutaj bardzo często, próbujemy się z nią pogodzić, nasi bohaterowie próbują się z nią pogodzić, widzą, jak powoli ich bliscy odchodzą, więc jeśli jest to temat dla Was trudny, to może niekoniecznie, ale jeśli czujecie się już gotowi jakby, nie wiem, pogodzić się ze swoją stratą, to myślę, że ta książka może Wam w tym pomóc i będzie dla Was takim oczyszczeniem. Naprawdę bardzo, bardzo ładna historia. Ja mam tutaj cytat jeden zaznaczony. Trochę mi się ręce już zaczynają trząść, jak chcę go przeczytać. I tutaj mamy dialog, który następuje po śmierci jednej z osób. Jest ciężko, powiedział. Żałoba jest okropną i piękną rzeczą. Moim zdaniem nie jest taka piękna. Cierpienie oznacza, że kogoś kochałeś, że prawdziwie kogoś kochałeś. I teraz kolejny cytat. Tak to właśnie wygląda, gdy się kogoś kocha. Bierze się ich wszędzie ze sobą, bez względu na to, czy żyją, czy nie. Więc naprawdę, jeśli znacie już pióro tego autora, to myślę, że możecie wiedzieć, czego się spodziewać. Na pewno dużo emocji, ale dużo też takiej czułości i wyrozumiałości do drugiego człowieka. I to w jego książkach jest najpiękniejsze. Jest to coś, co niezwykle mnie urzeka.
Bardzo czułam tutaj też vibe właśnie drugiego tomu Arystotelesa i Dantego. Jakoś tak, nie wiem, przypominał mi mocno o nim, ale oczywiście nie jest to też taka kopia jeden do jednego. Teraz coś innego Wam pokażę. Wejdź. Tadam! Słuchajcie, komiks Słowiańskie mity i opowieści w komiksie Wiktorii Korzeniewskiej i ilustrację wykonała Natalia Noszczyńska. Jest to prezent od Wiktorii, która zechciała mi przesłać tę książkę. Bardzo Ci dziękuję, Wiktoria. Naprawdę niezwykle miły gest. A jeszcze milsze było to, co w tej książce znalazłam. Naprawdę tak miło się zaskoczyłam. Ja nie mam za dużo wspólnego ze słowiańskością. Jakoś tak nigdy nie czułam potrzeby, żeby to eksplorować, nie wiedzieć dlaczego. Jeśli chodzi o mitologię, to zazwyczaj wybierałam tą grecką, była zawsze moją ulubioną, ale nigdy nie dowiadywałam się niczego więcej o tej naszej, słowiańskiej, a jest ona po prostu niesamowita i to, jak Wiktoria tutaj wszystko ograła wraz z Natalią, to jest coś pięknego. To jest dosłownie mitologia słowiańska w pigułce. Dowiecie się bardzo wiele o różnych obrzędach, które są u nas popularne i do tej pory kultywowane, ale może troszeczkę pod innymi hasłami. A dzięki tej książce będziecie mogli dowiedzieć się o ich genezie, skąd one się wzięły, poznacie bliżej bogów słowiańskich, zmory, duchy. I te ilustracje są po prostu cudowne. Oczywiście jest domowik, którego poznałam dzięki Wiktorii. Naprawdę niezwykle się zaskoczyłam i powiem Wam, że też to zakończenie jest takie troszeczkę rozczulające, takie mrugnięcie okiem. Bardzo dobra i dla młodszych, i dla starszych, którzy właśnie o słowiańskości niewiele wiedzą, a może warto im takiego bakcyla nie zastrzelić. Zaserwować? Strzelić? Zapodać? Wypadło mi słowo z głowy, ale wiecie, o co mi chodzi. Naprawdę bardzo Wam polecam. Właśnie ta książka otworzyła przede mną trochę te drzwi do słowiańskości, które wcześniej były tak troszkę uchylone, ale bałam się przez nie przejść. Niemniej właśnie ten komiks dodał mi odwagi i dlatego teraz opowiem Wam o Navi. Navia, szamanki, szeptuchy, demony. Zbiór opowiadań z wydawnictwa Uroboros. Otrzymałam go od Oliwki rok temu, więc książka czekała ponad rok na przeczytanie. I chyba też Wam ją już polecałam w tym moim wakacyjnym czy tam letnim zestawieniu. Dlatego tak dość w skrócie. Mamy tutaj różne opowiadania, gdzie motywem przewodnim jest słowiańskość. Mamy takie osadzone w tych dawnych czasach, za czasów Słowian właśnie, i takie bardziej współczesne. Niestety te współczesne przypadły mi do gustu znacznie mniej. Dwa pierwsze zwaliły mnie z nóg i ja się czułam po prostu, jakbym siedziała przy ognisku, gdzieś w jakimś takim klimatycznym miejscu i ktoś, jakiś dziad, jakaś baba Jaga opowiadał mi właśnie historie związane ze słowiańskością. Naprawdę, nie wiem, magiczne to było dla mnie. Te dwa pierwsze opowiadania były dla mnie niezwykle magiczne. Później troszeczkę gdzieś ta współczesność wybiła mnie z rytmu. Jedno opowiadanie współczesne z Sołtysem akurat bardzo mi się podobało. Uśmiałam się, naprawdę superowe było. Niestety nie pamiętam już, kto je napisał, musiałabym sprawdzić. Dlatego też, że ja tego sobie słuchałam w audiobooku i tak też Wam zresztą polecam, bo niezwykle przyjemnie się tego słucha. Dużo można się też dowiedzieć. Niektóre opowiadania właśnie były takie, że jeszcze nie do końca wszystko wyłapałam, bo nie miałam tej wiedzy słowiańskiej. Natomiast czy mi się podobało? Oczywiście, że tak. Czy mi to przeszkadzało? Oczywiście, że nie. Naprawdę bardzo miło spędziłam z tą książką czas. Teraz słuchajcie, mój zachwyt do tej pory. Naprawdę jest to książka, o której ja myślę do tej pory. Wywołała ona wiele dyskusji, czy to z moimi widzami, czy też z moim Adasiem o niej rozmawialiśmy. Jest to książka Michaela Grothausa, Pięknie lśniący ludzie. Ja ją czytałam we współpracy z wydawnictwem Storylight. Ja jestem zachwycona. Naprawdę, ja myślę o tej książce do tej pory. Można o niej gadać i gadać godzinami. Kojarzy mi się ona właśnie z taką letnią burzą. Ona ma taki klimat, troszeczkę senny. Czuć ten zapach właśnie tego deszczu na betonie, po burzy, ten ozon, trochę takie ciarki. Jest w niej coś takiego niezwykłego. Uważam, że Michael Grothaus stworzył tutaj naprawdę niesamowity klimat. Ja odsyłam Was też do dedykowanego vloga do tej książki, jeśli chcecie posłuchać więcej.
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że niezwykle Wam ją polecam, ponieważ zamknięta tutaj rzeczywistość może być naszą rzeczywistością. Już powoli się nią staje. Mamy tutaj głównego bohatera, który jest młodym geniuszem programowania i on wybiera się do Japonii, aby podpisać kontrakt z takim, z potężną firmą. Chyba to był Samsung, ale nie jestem pewna. W każdym razie on tam właśnie ten kontrakt ma podpisać, przyjeżdża ze Stanów, co sprawia, że cierpi na jetlag, ponieważ jest to ogromna różnica, jeśli chodzi o czas, o strefę czasową, więc on tak snuje się tymi uliczkami Tokio, które są opisane przepięknie i trafia na pewną restaurację, w której to jest usługa czyszczenia uszu. A że jego uszy zawsze były gdzieś tam w jakiś sposób wrażliwe, to pomyślał sobie, może taki zabieg gdzieś go ukoi i sprawi, że będzie mógł w końcu zasnąć. I tam poznaje dziewczynę, w której jakby mamy takie zauroczenie, bardzo szybko, on ją widzi i od razu coś tam do niej czuje. To może nie jest wielka miłość, ale coś go pcha w jej stronę, czuje do niej taki pociąg, jest nią zaintrygowany, chce ją bliżej poznać, jest nią taki zafascynowany, więc to widać natychmiast. I ona mu takie wysyła, wiecie, trochę sprzeczne sygnały, że raz jakby też on się jej podoba, a raz go tak mocno dystansuje, więc nie wiemy do końca, co się dzieje. Oczywiście ona ma ku temu swoje powody, które zrozumiemy później. Wiele postaci, co najważniejsze dla mnie tutaj było, to jest ten konflikt moralny, który został tutaj wprowadzony po prostu świetnie. Ja myślę, że nie dałoby się tego zrobić lepiej. Widać, jak człowiek głupieje i są pewne rzeczy, które są dla nas oczywiste, że nie, na pewno byśmy tego nie zrobili do momentu, kiedy znajdujemy się właśnie w takiej sytuacji. I wtedy ten nasz oczywisty wybór nie jest już taki oczywisty i zaczynamy negować pewne sprawy i się zastanawiać, analizować. Naprawdę świetna rzecz, świetne pióro, świetny klimat, bardzo dobrze rozbudowani bohaterowie. Ja miałam troszeczkę problem z głównym bohaterem na początku. Miałam wrażenie, że jest taki trochę płaski, nie za wiele o nim wiem, poza tym, że jest tym geniuszem i na tym jakby jego osobowość się kończyła. Ale później, jak te wszystkie wydarzenia się rozwijają, to właśnie miło się obserwuje tą jego przemianę, która jest tutaj bardzo wyraźna. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, bo o tej książce naprawdę można mówić wiele, ale jest dedykowany vlog, tak jak mówię, więc nie chcę tutaj zabierać za dużo czasu antenowego. Ale co chciałam powiedzieć? Aha, jest tu pewien plot twist, który dla mnie nie był do końca plot twistem, bo już gdzieś tam kliknęłam, co tutaj się może wydarzyć. Niemniej nie odebrało mi to absolutnie żadnej przyjemności z czytania. Wręcz przeciwnie, gdyby tak się nie wydarzyło, to myślę, że byłabym wtedy rozczarowana. Bo podejrzewam, że wtedy ta cała historia nie miałaby sensu. Świetna też dbałość o szczegóły. Tutaj trzeba przyznać, że Michael Grothaus moim zdaniem dopilnował tutaj absolutnie wszystkiego. Polecam Wam, naprawdę, czytajcie teraz, jak mamy taki trochę burzowy sezon. Będzie idealna, wspaniała. Oj, tak powiem Wam, stoję na jednej nodze i mi nie ściepła. Ujej. Okej, przed nami ostatnie dwa reportaże, literatura faktu i później coś na przełamanie. Więc zaczniemy sobie od Kamila Janickiego. Jest to moja pierwsza książka tego autora, którą przesłuchałam, przeczytałam i przesłuchałam, bo właśnie w takiej formie sobie ją konsumowałam, a mianowicie Średniowiecze w liczbach. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, dlaczego ja wybrałam tę książkę do czytania. Nie wiem. Czerwiec był dla mnie taki dziwny, że ja wybierałam totalnie randomowe książki czasami, że zupełnie bym w ogóle nie pomyślała, jakby mnie ktoś 2 miesiące temu zapytał, czy będę to czytać, powiedziałabym, że nie. Że co ty, ja o średniowieczu będę czytać? No chyba nie, chyba ty. Tymczasem ja 2 miesiące później przeczytałam Średniowiecze w liczbach. Ja strasznie nie lubię tej epoki, nigdy jej nie lubiłam. Strasznie się nudziłam na lekcjach historii, kiedy właśnie braliśmy ją na tapet. I nie wiedzieć czemu, chyba te liczby tak mnie tutaj zaintrygowały, że ja bardzo chciałam wiedzieć, co tam się liczyło, ile było czego, jak to było z tymi pieniędzmi kiedyś, jak można było wybudować zamek, za ile, kto ile zarabiał, jak się jadło, ile te pieniądze kiedyś są warte teraz i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tutaj Kamil Janicki rozbiera te społeczeństwo średniowieczne na czynniki pierwsze. Mamy tutaj omówione i królestwa, czyli wszystkich władców, zakonników, duchownych, tych ludzi prostych, którzy pracowali dla tych wyżej postawionych.
Więc naprawdę tutaj jest wszystko. Mamy o jedzeniu, o budowaniu tych zamków, właśnie o tym zarabianiu, ile kilometrów się pokonywało w jakim czasie, czyli też te podróże. Naprawdę to jest bardzo szczegółowy reportaż i ja go za to niezwykle doceniam. Był dla mnie ciekawy, dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy, znacznie więcej niż z tych lekcji historii, niestety. A muszę przyznać, że miałam akurat bardzo fajnych nauczycieli, jeśli chodzi o ten przedmiot, więc nie powinnam narzekać. Niemniej to jest jakiś chyba mój wewnętrzny awers do tego średniowiecza. Kamil Janicki przełamuje tutaj też wiele takich mitów i wierzeń na temat tej epoki, które gdzieś tam mamy właśnie w głowach utarte i okazuje się, że hej, wcale tak nie było. Powołuje się też oczywiście na wiele tekstów źródłowych, także to nie jest wyssane z palca. Naprawdę, szczególnie jeśli interesuje Was choćby w takim małym stopniu właśnie średniowiecze, to warto się z tym zapoznać, bo język jest dość przystępny. Ja miałam gdzieś tam braki, jeśli chodzi o to słownictwo, czyli właśnie w sensie to nazewnictwo, które panowało w czasach średniowiecznych, bo no niestety właśnie ze szkoły, jeśli chodzi o tę epokę, za wiele nie wyniosłam. Przepraszam, Boże, kompromituję się tu chyba. W każdym razie, mimo to, że uciekło mi gdzieś tam parę rzeczy, to i tak wiele z niej wyniosłam, ale czy zapamiętam to jakoś na bardzo, bardzo długo? Raczej nie, ale to też pewnie właśnie wynika z tego, że nie jest to jakimś tam, nie jest to w centrum moich zainteresowań. Ale naprawdę warto się zapoznać. I kolejny reportaż, ponownie seria reporterska, wydawnictwo poznańskie. Grecja, gorzkie pomarańcze Dionizosa Sturisa. I też tak bardzo randomowo po nią sięgnęłam, był audiobook, mówię, dobra, przesłucham sobie, zobaczymy, co my tutaj mamy. I on ma naprawdę fajne opinie, zresztą na Goodreadsie. Dionizos Sturis jest Grekiem, który teraz mieszka w Polsce, dlatego też wiele o tym kraju możemy się tutaj dowiedzieć. I ja też inaczej sobie wyobrażałam to. Ja myślę, że powinnam bardziej chyba zgłębiać, jeśli chodzi o reportaże, te opisy. I zaznajomić się z tym, o czym one tak naprawdę są, bo ja mam jakieś dziwne wyobrażenia i później mam nie spełniłeś moich oczekiwań. Nie o tym miałeś być w reportażu. Nie o tym. Inaczej sobie to wyobrażałam. I do kogo powinnam mieć tutaj pretensje? Oczywiście do siebie, tylko i wyłącznie. Ale ja też mam to do siebie, że lubię do książek podchodzić mocno w ciemno i tak właśnie intuicyjnie i dostać to, co one mają mi dać i nie nastawiać się jakoś na nic, co zawsze zresztą gdzieś tam robię, jak widać. Ale okej, do rzeczy, bo już zaczynam się jakoś rozgadywać dziwnie. Dla mnie ten reportaż jest taką mozaiką i ponownie on w tej swojej formie i strukturze jest podobny do wody Szymona Opryszka, bo tutaj też meandrujemy, wiele się dzieje. Poruszamy wątek ekonomiczny, społeczny, poznajemy to wszystko przez pryzmat historii, ale i też bliskich rodziny Dionizosa Sturisa. Właśnie troszkę taki element sagi rodzinnej, ale też dużo takich rzeczy polityczno-ekonomiczno-społecznych, nie do końca wiemy, jak mamy się ukierunkować, co troszkę mi przeszkadzało, ale z drugiej strony dało mi właśnie obraz, jak ten kraj jest złożony, jaką on miał burzliwą historię, o której my nie mamy pojęcia. Może nie wszyscy, ale na pewno znaczna część, między innymi ja, myśląc Grecja, myśli właśnie mitologia grecka, tak? Czyli tutaj wiem bardzo, bardzo dużo i później mamy Kreta, Rodos, piękne wakacje, niebieska woda i tak dalej, i tak dalej. Z tym mi się kojarzy Grecja. A ona jest troszeczkę jak to właśnie gorzkie pomarańcze. I mimo tego, że jest piękna, to bardzo wiele się tutaj wydarzyło dość nieprzyjemnych rzeczy. Poznajemy tutaj wiele postaci, które miały bardzo duży wpływ na historię Grecji, ale też właśnie takich bliskich Dionizosa. Więc to są też historie z pierwszej ręki i ten element akurat troszeczkę przypominał mi Welewetkę Stasi Budzisz. Niemniej mam wrażenie, że tam to wszystko było bardziej spójne i takie, nie wiem, tam bardziej płynęłam przez tę książkę, a tutaj troszkę tak sobie, wiecie, dreptałam jak po takich kocich łbach, że nie zawsze czułam się komfortowo, dobrze i przyjemnie. I to oczywiście nie wynika z tego, o czym jest ta książka, że temat mi nie odpowiadał, bo był jakiś niezwykle wymagający, po prostu no ta forma mi nie siadła. I też nie wiem do końca, czy to jest w kręgu moich zainteresowań, dlatego zastanawiam się, czy czytać Zachód na Santorini, Matko Bosko kochano. Ja mam, słuchajcie, taki brain fog ostatnio, że mój mózg nie mózguje. Nie wiem, co się dzieje, przeraża mnie to. W każdym razie jest jeszcze jedna książka, również reportaż Dionizosa Sturisa i zastanawiam się. Wschód słońca na Santorini. Bang.
No cóż, blisko byłam. Tak to się nazywało. I zastanawiam się, czy go czytać. Ten był już kiedyś wydany, to jest wznowienie i on jest jeszcze uzupełniony, poprawiony, ulepszony niż kiedy to było wydawane x lat temu właśnie jeszcze w innym wydawnictwie. Jeśli interesuje Was Grecja, warto się zainteresować. Ja chyba jednak nie do końca czuję, że to są moje klimaty. I na koniec, żeby już tak było miło, wesoło i sympatycznie, ponownie bardzo spontanicznie sięgnęłam po książkę. Boże chłopie, jak też żeś się nazywał? To jest właśnie to, że jest postać internetowa, wykreowana w internecie i ja już teraz nie pamiętam prawdziwego imienia i nazwiska tego mężczyzny, a mianowicie chodzi mi o tę jedną ciotkę. Mateusz Glen. Mateusz Glen. Przynajmniej tutaj zgadłam. Tak, jest to książka Mateusza Glena, czyli twórcy, który stworzył, wykreował tę jedną ciotkę, którą możecie znać z Instagrama, tego jak ona chodzi w klipsach, ma stałą wojnę z Maślakową i po prostu w każdym możliwym miejscu zostawia serwetki. Ja osobiście bardzo lubię tę postać, ona mnie bawi, mocno reluje, widzę tutaj dużo takich rzeczy, które gdzieś powielają się na przykład w mojej rodzinie, więc to jeszcze bardziej gdzieś tam do mnie trafia. I jak zobaczyłam, że Mateusz Glen napisał swoją książkę, w której główną bohaterką jest właśnie ciotka, no pomyślałam sobie, muszę to sprawdzić, tym bardziej, że audiobooka czyta sam autor, z czego bardzo się cieszę, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł tutaj czytać kwestie ciotki. Bo ciotka jest tylko jedna. I koniec, kropka. I to jest taka komedia kryminalna, czego ja się totalnie nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie taka zwykła powieść komediowa, a tutaj mamy komedię kryminalną i ja jej dałam chyba 4 gwiazdki. I słuchajcie, teraz możecie się zastanawiać, nie? Jak ty dałaś kobieto 4 gwiazdki dla tej książki? Totalny mainstream, niczego tam specjalnego nie ma, a na przykład do reportażu o wodzie dałaś 3,75. No słuchajcie, dlatego że ja sobie oceniam te książki jakby w danym gatunku. Ja nie mogę porównać, nie wiem, dzieła klasyki literatury ze Słodkim Nekrowetem, bo to tak by nie działało. Wtedy Nekrowet by dostał 2 gwiazdki, a uważam, że jest naprawdę świetną serią. Więc to tak nie działa. Ja sobie oceniłam tę książkę tylko i wyłącznie jako tytuł w tym swoim gatunku komedii kryminalnej bądź komedii, czymś bardzo lekkim, znając też, znaczy się znając, nie znam Mateusza tak dokładnie, ale po prostu kojarząc go z tej działalności w internecie też nie spodziewałam się absolutnie nie wiadomo czego. Chciałam rozrywki, dostałam ją. Owszem, były takie fragmenty, przy których gdzieś tam zgrzytałam zębami, dlatego że... no nie są do końca poprawne politycznie. Niemniej to też należy do tej kreacji ciotki, która nie zawsze taka jest. Ona gdzieś tam to wszystko przełomuje i widać, że chce być tą współczesną kobietą. Niemniej te naleciałości ciotkowate dalej gdzieś tam na niej są. I to widać. I po prostu ja miałam z tym zgrzyt, że miałam takie... no dobra, mogliśmy już tego w takim razie w ogóle nie mówić i nie ubierać w takie słowa. Później chyba musiałam się jakoś po prostu do tego przyzwyczaić i zaakceptować to, że właśnie jest to ten ciotkowaty charakter. Nasza główna bohaterka wyjeżdża do sanatorium, do Ciechocinka i tam dzieje się pewna rzecz, a mianowicie poznaje ona inne panie z tego ośrodka i jedna z nich chce im sprzedać jakiś magiczny lek na odchudzanie czy coś takiego. No i ciotka tutaj węszy jakiś oczywiście podstęp i bada sprawę, coraz więcej rzeczy jej się gdzieś tam nie spina, coś jej nie pasuje, inwigiluje każdą z tych pań, oczywiście nie oszczędzając tutaj bardzo brzydkich momentami komentarzy w ich kierunku, w sensie takich niemiłych. No i tyle. Mamy tutaj też taki wątek romantyczny, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo nie do końca jest to wątek romantyczny, on jest też takim troszkę dodatkiem do tego wszystkiego i uważam, że był akurat bardzo przyjemnie ograny i za to jest plusik, bo jak widziałam zalążek tego, to miałam takie, Boże, tylko nie to. Boże, Beata! Tak, w ogóle nie powiedziałam tytułu książki, którą czytałam, czyli O Boże, Beata. No i tyle, jeśli chcecie coś takiego totalnie luźnego, co Was oderwie od czegokolwiek i chcecie się po prostu pośmiać i przesłać coś niezobowiązującego, to ja myślę, że naprawdę warto. Książki nie kupiłam i nie kupię, ponieważ nie mam potrzeby trzymania jej na półce, ale z ogromną przyjemnością przesłuchałam. Jeśli Wy też macie możliwość przesłuchać, to ja oczywiście zachęcam.
Słuchajcie, to już wszystkie książki, które przeczytałam w czerwcu. Mam nadzieję, że akurat z tego bardzo chaotycznego dzisiaj mam wrażenie podsumowania udało się Wam znaleźć coś dla siebie. Jeśli jest jakaś książka, która szczególnie Was zainteresowała, to zostawcie mi w komentarzu, a w zamian Wy możecie mi zostawić Waszą ulubioną książkę z czerwca. Być może ja też będę mogła się czymś zainspirować. I to tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za te 4000 subskrypcji. Chodzę troszeczkę 4 metry ponad ziemią właśnie dzięki temu, więc jeszcze raz niezwykle mi miło. A tymczasem życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!